Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Wojny Krwi. Obecnie jesteśmy w głębi Davora, tam gdzie zakończyliśmy poprzedni odcinek. No i wiemy, że Broward jest trochę wkurzony i że mamy z nim pójść porozmawiać, także nie każmy mu czekać. I czym prędzej udajemy się po prostu do starostwa Mahakamu. Teraz sobie zbierzmy może lucik. Tu widać, że fajnie idzie z tego kasa. Trochę gorzej z drewnem. Ale ważne, że cokolwiek z tego wypada, więc nie może być źle. O, skrzynkę jeszcze otwórz. Same oreny otrzymaliśmy. To tak trochę niedobrze. Liczę na to, że zanim dojdziemy do końca Mahakamu, gdzie już tam wiele nie pozostało tak właściwie. Może dziś nawet to skończymy. To uda nam się zbierać znacznie więcej złota niż... Złota. Drewna niż mamy obecnie. A tutaj złoto nawet nie jest problemem. Problem większym jest drewno, które uniemożliwia mi sensowną do zbudowy armii. Ale pamiętam, że coś było za 2500 i 500 do wybudowania chyba. Jednak to nie było za taką kwotę. To było na odwrót. 2500 drewna, a nie złota niestety. Powinna być tutaj znajdźka i jest. Podejdźmy we. Kolejne ziemie kolejnego rodu krasnoludów. Akurat od nich nikogo nie kojarzę, ale warto mieć na uwadze, że jest taka rodzina w Mahakamie. Taki lud krasnoludów. Kto wie, może oni jeszcze będą przydatni później. Mewe dostrzegła na horyzoncie ciemny kształt, odcinający się od zalegającego śniegu. Była to przewrócona, potrzaskana na kawałki wieża. Wokół widać było pozostałości po innych budynkach, bazaltowe bloki wystające z wiecznej zmarzliny. To ruiny siedziby klanu Widmar, powiedział Gabor, przekrzykując wiatr. Bogaty ród, póki trzęsienie ziemi nie rozwaliło wszystkiego w drobny mak. Mieszkały tu setki krasnoludów, a teraz nawet żywej duszy. Pomocy! Ratunku! Ktoś jednak był wśród gruzów i najwyraźniej znajdował się w tarapatach. Mewe poleciła żołnierzom odnaleźć nieszczęśnika. Wrócili chwilę później, prowadząc szczękającego zębami krasnoluda. Znaleźli go w zawalonym budynku, gdzie schronił się przed gulami. Wnioskując po jego wyglądzie, krasnolud przesiedział tam co najmniej tydzień. Nazywam się Murko Widmar. Przedstawił się, przyklepując sterczące na wszystkie strony włosy. Szukam tu rodzinnej pamiątki zagubionej po trzęsieniu ziemi. Wiem, w której jest komorze, ale potwory uwiły tam leże. Sam nie dam sobie z nimi rady, ale tacy dzielni wojacy jak wy rozprawią się z nimi w Trymiga. To jak? Pomożecie? Ta rodzinna pamiątka brzmi jak nowa karta, więc pomóżmy mu. Sama straciłam dom, rodzinny majątek, powiedziała królowa. Więc rozumiem, co czujesz. Zrobię, co mogę, byś odzyskał pamiątkę. No i tak jest prawidłowo. Murko Widmar był zachwycony. Mimo, że przesiedział tydzień w kryjówce, żywiąc się sucharami i brodę pokrywał mu jeszcze szron, zaraz wysforował się na czoło orszaku i poprowadził żołnierzy do podziemnej komnaty. Zgodnie z zapowiedzią, wewnątrz czekały potwory. No, pewnie miałem jakiś talerz czy coś. No, ale nic to. Jakby nie było, mamy potencjalnego sojusznika w potrzebie, więc pytałbym mu po prostu pomóc. Bo no... Mamy właściwie ma to samo co on. Tylko, że ona ma trochę inną skalę problemu, więc... za bardzo go nie można porównać. Ale myślę, że może odnieść się do tego, jak się czuje Widmar. Skarb. Wychodzą z ruin! Odeprzeć je!
No taka ta może ją przechwycić. Okej, ciekawie. Pusię miotacza. Nie grzej z tym! Aha, obrażenia z powrotem do mnie, to trafi jednostka. Okej. Póki co trafa jednak. Koniec study. A i właśnie, musimy z tobie tą jednostkę jeszcze do talii wrzucić, bo bez tego może być później trochę trudno. To może zaboleć. No i zobaczcie, rzeczywiście przeszedł, ale po rozmieszczeniu. Więc nie jest tak najgorzej. Uderzmy może za chwilę mewę. Póki co wadblista. W kółko to samo. Kończmy turę. I kolejny będzie Reinhardt. Do przeniesienia. Znaczy do zagrania. To przeniesienie działa losowo, więc co będzie przeniesione, nie mam pojęcia. Uwaga na głowy! On jest taki trochę niepotrzebny, szczerze mówiąc, w tym momencie. Kompania, naprzód, marsz! No ale się pojawił. Marnuje się w wojsku. Tak, uderzmy. No i miotacz wrócił. Teraz ogień sprawi, że wróci werblista. Okej, to jest potężne. Naprawdę dość potężne, żeby to nie mogło zaniepokoić, więc musimy mieć nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Pójdźmy z saperem. Necker i ten Necker obydwą. Czekam cały czas na werblistę, choć badna ma. Myślę, że to ci się spodoba. Losowy brąz u Sydów. Mam Dragora, myślę. Mamy procarzy. Więc tak, zagrajmy. Z gnilca puścimy tu. Werblista. Arbalest, na twój rozkaz. I proszę bardzo. Oddajcie mi co moje. I tu zawsze pójdzie północny wiatr, a jeszcze później pójdzie Floren. Pas? Już kart nie masz w ręku? No to współczuję, przyjacielu. Tu uderzmy. I teraz korzystajmy z tej karty właśnie północnego wiatru. Koniec. No i zakończmy to może Ejkiem. Jego dziwcy zostaną ukarani. Nawet przyjemna bitwa. Muszę przyznać, choć jakaś mi odmiana po tych cudniejszych bitwach. Powinniśmy wyruszać, zanim pojawi się więcej. Gdy tylko zakończyła się walka, Murko Widmar pobiegł w stronę stojącej na podejście skrzyni, ślizgając się na mokrej od krwi posadzce. Kiedy krasnolud otworzył wieko, ze środka wysypały się drogocenne kamienie. To jest ta pamiątka? Spytała zdziwiona królowa. Myślałam, że chodzi o jakąś fajkę po pradziadku. Ana, proszę, proszę, mamy przepis na piwo jakiś czy coś? Wygląda na to, że Murko nie był z nami szczery. To żadne suweniry, tylko skarbiec klanu Widmarów. Myśleliśmy, że przepadł na dobre. Przyciśnięty do muru, Murko przyznał, że rzeczywiście nie kierował się sentymentem. Krasnolud planował opuścić Mahakam i rozpocząć nowe życie wśród ludzi. A żeby wieść je wygodnie, potrzebował kapitału. Nie wytrzymam tu ani chwili dłużej. Każdy dzień jest identyczny. Wstawaj z pierwszym dzwonem w dwuszeregu do latryny, srać na komendę, potem 12 godzin w kopalni i do wyra. Żalił się Murko. Chcesz żonę? Złóż pismo w trzech egzemplarzach. Masz ochotę przystrzyc brodę? Starosta musi wydać zgodę. Grzybową miałbyś ochotę zabielić maślanką, a nie śmietaną? Rada klanu musi to przedyskutować. No jak tu nie zwariować? Nie powiem, rozumiem chłopaka. Westchnął Gabor.
Ale czuję się w obowiązku powiedzieć, że to, co Murko tu odprawia, podpada pod kilka paragrafów. Ten skarb należny jest staroście. Nie jemu, to raz. Po drugie, krasnolud, który chce opuścić Mahakam, może zabrać tylko gacie, menaszkę i kapotę. Słowem, zastanów się dobrze, nim podejmiesz decyzję, królowo. Gacie, menaszka i kapota? Myślę, że tego będą władzy nie otrzyma, a kasa pójdzie do nas. W imię racji stanu monarcha łamie czasem prawa i dane obietnice. Powiedziała Mewe, zatrzaskując wieko skrzyni. Potrzebuję środków na walkę z Nilfgaardem i na ten poczet zabieram skarb. Zebrani w podziemnej sali przyjęli decyzję królowej w milczeniu. Gabor pokręcił tylko głową, a Murko roztrącił liryjskich piechurów i ruszył w góry w stronę ludzkich krain. Pani, to się nie godzi. Spokojnie, Ejku, w czym rzecz? Popełniłaś czyn haniebny. A jak rzecze dobra księga, kto wobec zła bierny pozostaje, ten zła jest winien. Wiedz pani, że ja bierny pozostawać nie będę. Powstrzymać cię nie zdołam, więc odejdę, by w twym występku nie uczestniczyć. Ejk. Żegnaj, królowo, i niech bogowie się zlitują nad twoją duszą. Okej, tego się zupełnie nie spodziewałem, ale Ejka koniecznie chce Wadmi sobie zostawić, więc wczytamy to. I oby to było to miejsce, o którym myślę. Tylko, że zobaczymy 6000. Czyżby tutaj Ejk mi odszedł na dobre? Zapisz i wyjdź, wczytaj. I to mi chyba nic nie daje niestety. Zobaczmy sobie te raporty. Ale bardziej interesuje mnie, co się dzieje w obozie. Czy to jest już na pewno finalna decyzja? Czy ja tu nie mogę się cofnąć? No nie mogę, Ejka już nie mamy niestety. O kurczę. Nie wiem, tutaj tą decyzją jestem naprawdę mocno zaskoczony. No już szkoda jednak, że tego nam się nie udało dozagrać inaczej. Znaczy, mieliśmy parę opcji. Daliśmy opcję egoistyczną, w związku z tym Ejk uznał, że jemu to się nie podoba i odszedł od nas niestety. A my znaleźliśmy bardzo potężnego sojusznika. Jeszcze ciekawostka tak właściwie. Mi nie udało się ani razu Ejka mieć w Wadmie do końca gry. Ani razu, ani razu. Zawsze opuszczał mnie Matadanie Mahakamu. Raz, gdy pozwolił żyć Keltulisowi, a do drugiej tutaj właśnie, i to jest po raz pierwszy, gdy w tym momencie mnie opuszcza. Gdybym teraz chciał sobie Ejka przybyć, bym musiał wczytać zapis aż od początku Mahakamu, co jest zupełnie nieopłacalne. Więc po prostu trzeba zacisnąć zęby, spuścić ławę w pokorze, tak delikatnie, delikatnie, i po prostu przyjąć konsekwencje na klatę, jak to się mówi. Mamy tutaj skrzynkę. Wszyscy zamarzli. Tylko choro. Zobaczymy, czy tą skrzynkę uda się zebrać. No, udało się. A to możemy coś sobie zlutować? Niekoniecznie. Więc musimy zaś się kierować po prostu, no, tutaj w górę Mahakamu. No, jako że jak mi odpadł, w momencie, w którym mi odpadł, czyli po zakończeniu. Ja mam rzecz samego wątku głównego, ja nie mam tyle czasu, żeby się cofnąć i go sobie na nowym save'ie przywrócić. Po prostu musimy iść do przodu z tym, co mamy. Lyryjczycy wąską, wijącą się ścieżką, prowadzącą wzdłuż skalnej grani. Z jednej strony mieli oblodzone skały, a z drugiej liczącą setki stóp przepaść. Moglibyście chociaż postawić barierki. Burknął Gascon, strzepując śnieg z czapki. Mamy to w planach, odparł Gabor. Tylko musimy wpierw ustalić wysokość słupków. Słucham? No bo pomyśl, czy powinny być dostosowane do wzrostu przeciętnego krasnoluda, czy człowieka? Debata ciągnie się już ze 20 lat. Z jednej strony... Gabor nie dokończył wywodu. Przerwał mu Barbegazi, który wyskoczył zza skał. Włóczniami go!
pod brzusze! Żołnierze szybko uporali się z pojedynczym potworem, ale konie zaprzęgnięte do jednego z wozów, spłoszone odgłosami walki, poniosły. Cholera! Furman do końca próbował opanować zwierzęta, ale nie udało mu się. Pociągnęły go w przepaść, razem z wozem i jadącymi na pace żołnierzami. Zatrzymali się kilkadziesiąt stóp niżej, na skalnej półce. Po chwili zaroiło się tam od Barbegazi. Widzisz, co z nimi? Ktoś przeżył? Spytała Mewę, wychylając się za krawędź przepaści. Martw się lepiej o ładunek. Odparł Gascon. Na wozie były też skrzynie ze złotem. Szlak. Nie zejdziemy tam. Za stromo i ciągle sypie śnieg. Można spuścić się po linie. Ale bez zbroi, tarcz i ciężkiej broni, bo inaczej trzaśnie. A Barbegazi? Królowa uniosła brew. Sztyletem ich nie zadźgamy, mają za gruby pancerz. Trzeba spróbować. Albo ruszać w dalszą drogę. No nie mam sensu, musimy atakować Barbegazi, musimy to swoje odzyskać. Raz kozie śmierć. Westchnęła Mewę, odpinając pas z mieczem. Gascon, zbierz ochotników i ruszamy. Chwilę później królowa opuszczała się po linie prosto ku szczerzącym kły Barbegazi, mając za zbroję jedynie wełnianą koszulę. Okej, czyli musimy tą bitwę wygrać i mam nadzieję, że uda nam się te Barbegazi wyeliminować bez większego wysiłku, ale z tym może być różnie. Zwłaszcza, że nie mamy Ejka. A on tutaj byłby na wagę złota po prostu. Bo jeszcze pewnie przez chwilę będą go odżałować jednak. No, no cóż, wyszło jak wyszło. Proszę, niech nikt nie zgrywa bohatera! Co tu się dzieje? Jeśli macie 5 ładunków, Mewę wygrywa. Jeśli 0, to spadnie. Jeśli spadnie na 0, to Mewę przegrywa. Dobra. Jeśli ma po prawej jednostkę. Jeśli nie ma, to odbierz. Okej, wszystko jasne. Musimy więc tak zagrać. Trafeum przesuńmy. I koniec tury. To po prostu pchamy ile się da jednostek i tyle. Aha. Tylko trzeba tutaj powiedzieć, niż wykonać. My to po prostu musimy ich atakować cały czas. Ślisko tu i cholernie wysoko. Dasz sobie radę, Gascon. Proszę cię, nie cuduj już. I to chyba tyle. Bez tarczy i zbroi Mewę była wrażliwa na każdy cios. Tańczyła więc na zmrożonym śniegu, unikając szybkich jak błyskawice Barbegazi, sama oszczędnie zadając precyzyjnie wymierzone ciosy w oczy, uszy, rozwarte paszcze. Kiedy ostatni potwór padł bez życia na ziemię, Mewę podeszła do roztrzaskanego wozu. Żołnierze byli poobijani, przemarznięci, ale żyli. Pani, byliśmy pewni, że nas zostawicie. Dobry władca nigdy nie porzuca swoich ludzi. Ani złota. Dokończył Gascon, obwiązując liny wokół skrzyń. Chwilę później wszyscy byli z powrotem na szlaku. Podziw, który Mewę widziała w oczach żołnierzy, z nawiązką wynagrodził jej trudy bitwy. No cóż, chociaż tyle dobrego z tego wszystkiego. A teraz to musimy iść dalej. I czy tym pytajnikiem było to starcie właśnie? Wiele na to wygląda. Ja to jeszcze więcej wskazuję. Dobra, idźmy tędy. Aha, tu jest szybka podróż. Więc idziemy tędy, żeby po prostu zobaczyć, co tutaj na nas czeka. Punkt poborowy i jest układanka jedna. Znaczy, może macie zagadka. Zobaczmy, o co w niej chodzi.
Zniszcz bohatera. Okej. Czemu nie? Kontynuujmy. Dobierz kartę wrogiemu bohaterowi. Aha. To chyba jestem w stanie do Hardstona, bo tam bodajże są kryształy magii, ale nie jestem tego pewien. Koszt 4, 6, 2, koszt 1. No dobra, no to musimy tak zagrać. Koniec tury. My to po prostu musimy iść zgodnie z punktami many. Czy ja mogę jakiegoś kosa atakować? No niekoniecznie. Koniec tury. On może być kluczowy. Mamy coś na trójce? Mamy. To będzie wzmocnienie do 6 punktów. Postępny klient. Puśćmy go. Ten co robi? Ale się zostawmy. Ja wam się przyznam, ja w Hearthstone nigdy nie grałem, więc tutaj przewagę ma komputer niestety. Ale wszystko się da. Bawoli bąk. Proszę. 2 i 3. No i ciebie w miarę równo. Nie ma więc takiego dramatu jeszcze. Nam to jeszcze brakuje. Ale pójdźmy w ten sposób. I pójdźmy do tego olbrzyma. Proszę. Chyba to wygramy. Chociaż poczekajmy jeszcze. Raz, dwa, trzy. No i daliśmy nawet w jakiś sposób. Mamy zamieć w nagrodę. I tutaj pogadajmy. Ale nic z rozmowy nie wyszło niestety. Dobra, weźmy tą skrzynkę. A też zobaczył ten easter egg. Ptak, który jest w logo Redów, czyli deweloperów tworzących w tej gry. I gier o Wiedźminie. Takie niby nic. Łatwo do przegapienia, ale jednak fajnie, że jest. I moi drodzy, w tym miejscu myślę, że sobie zakończymy ten odcinek. No nie powiem, on mi zdecydowanie nie wyszedł w pełni po mojej myśli. Przede wszystkim Eik miał zostać z nami, a nie pójść sobie. Tak czy tak, jesteśmy niemalże już u Brouwera. I mam nadzieję, że czegoś go ugłaskamy. Póki co to było na tyle, widzimy się za chwilę w kolejnym odcinku Gra dla Was C. Do zobaczenia, hej hej, pa pa.